Dość prawdopodobne jest, że w tym roku będziemy mieli spadek sprzedaży na rynku pierwotnym. Wynika to przede wszystkim z bardzo mocnego spadku dostępności kredytów hipotecznych. Mamy spory wzrost stóp procentowych i oprocentowanie kredytów hipotecznych no już w niektórych przypadkach przekracza nawet 9%. Do tego od kwietnia mamy nową rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego, no i ona też bardzo mocno tą zdolność kredytową ograniczyła, więc biorąc pod uwagę te dwa elementy, jak sobie porównamy na przykład dostępną kwotę kredytu teraz i jeszcze przed podwyżkami, czyli na przykład we wrześniu ubiegłego roku, no to ta dostępna kwota kredytu spadła mniej więcej o połowę, czyli na przykład ktoś, kto mógł dostać 400 tysięcy złotych kilka miesięcy temu, teraz dostanie 200 tysięcy, albo można to przełożyć też na wielkość mieszkania, czyli ktoś, kogo było stać na 60 metrów kwadratowych, no to teraz kupi sobie powiedzmy kawalerkę, chyba że zmieni lokalizację na przykład na jakąś tańszą. Jeżeli chodzi o rynek pierwotny, no już obserwujemy spore spadki sprzedaży, tutaj mamy dane, no bo deweloperzy je publikują, więc tu już wiadomo, że te spadki są powiedzmy powyżej 20% jak na razie i pewnie się mogą utrzymać w kolejnych miesiącach na takim poziomie. Na rynku wtórnym no na razie się wydaje, że sytuacja jest lepsza, ale właśnie decydujące będzie to, czy poradzą sobie ze spłatą kredytów ci, którzy kupili je na przykład w ostatnim roku czy ostatnich dwóch latach. Jeżeli dzięki tej rządowej pomocy, wakacjom kredytowym na przykład, czy funduszowi wsparcia kredytobiorców nie będą zmuszeni do wyprzedaży mieszkań, no to na rynku wtórnym ta sytuacja może być powiedzmy trochę lepsza. Ale jeżeli nagle pojawi się duży wysyp właśnie takich ofert kupionych w ostatnich latach, a nie będzie raczej na tyle dużego popytu, żeby wchłonąć te mieszkania, no to tam również sytuacja może być bardzo trudna. Na razie raczej gorzej wygląda rynek pierwotny. Narodowy Bank Polski niedawno opublikował dane na temat transakcyjnych cen mieszkań za pierwszy kwartał. No i z nich wynika, że jak na razie w tym pierwszym kwartale ceny rosły. Nie tylko w porównaniu do poziomu sprzed roku, ale nawet jak porównamy się do czwartego kwartału ubiegłego roku, więc jeszcze spadków nie widać, ale myślę, że jest dość prawdopodobne, że te spadki się pojawią, no bo mamy tak duży spadek popytu, a jednocześnie no wciąż w budowie jest bardzo dużo mieszkań. Te mieszkania będą oddawane w kolejnych kwartałach, więc jest szansa na to, że spadki się pojawią, ale jest też druga strona medalu, a mianowicie bardzo mocno rosną i wysokie są wciąż ceny materiałów budowlanych, więc to no, powoduje, że deweloperom też nie opłaca się powiedzmy sprzedawać zbyt tanio tych mieszkań, bo musieliby je sprzedać ze stratą. Wciąż mamy też dopiero początek tych problemów, więc sprzedający wciąż mogą sobie pozwolić na trzymanie tych mieszkań, czyli nie muszą jakoś bardzo mocno obniżać cen, po prostu czekają, aż znajdzie się ktoś chętny, kto będzie chciał to mieszkanie kupić.